Witajcie! W dzisiejszych czasach podróżowanie to nie tylko sposób na odpoczynek, ale również na odkrywanie nowych kultur i miejsc. Ukraina, kraj położony na skrzyżowaniu wschodu i zachodu, pełen jest niesamowitych atrakcji, które zapierają dech w piersiach. Ruszajmy więc w podróż po siedmiu z nich. Numer 7 to Uniwersytet w Czerniowcach. Wyróżnia się piękną architekturą, która nawiązuje do hiszpańskiego pałacu Alhambra. Kiedyś była to rezydencja metropolitów, ale w połowie zeszłego stulecia została przekształcona w uniwersytet. Kompleks składa się z trzech części, w których znajdują się sale, biura i pokoje. Najpiękniejszą jest sala marmurowa, na której znajdują się freski przedstawiające postacie i sceny związane z prawosławiem i pobliskim rejonem. Budynek jest pokryty dachówką i na dachu ułożony jest narodowy wzór. Ale to nie wszystko, w środku budynku znajduje się kościół, gdzie studenci mogą brać ślub za darmo. To jeden z najpiękniejszych uniwersytetów w Europie i na pewno warto go odwiedzić. Numer 6 – Karpaty. Na terytorium kraju znajduje się 10% całkowitej powierzchni Karpat, podobnie jak w Polsce. Najwyższym szczytem jest Hoverla, wznosząca się na 2061 metrów. Fascynującym miejscem w Karpatach jest miasteczko Worochta, z jednym z najstarszych kamiennych wiaduktów o imponującej długości 130 metrów. To idealne miejsce na wypoczynek w pięknym krajobrazie, z wieloma wodospadami i możliwościami uprawiania ekstremalnych sportów. Następnie przenosimy się do Bukowela, najpopularniejszego ośrodka narciarskiego na Ukrainie, który przyciąga fanów sportów zimowych z całego świata. Jednak to miejsce warto odwiedzić również w cieplejsze dni, by cieszyć się pięknymi widokami. Nie możemy pominąć jeziora Synewyr, największego w Karpatach, które zachwyca pięknym, intensywnym niebieskim kolorem. Jest ono częścią rezerwatu przyrody i idealnym miejscem na wyciszenie i odpoczynek od zwiełku miasta. Dla miłośników przyrody polecamy również wodospad Szypot, który swoim szumem i widokiem zapiera dech w piersiach. Woda spływająca z wysokości 14 metrów tworzy spektakularny krajobraz. A to tylko niektóre z urokliwych miejsc w Karpatach. Numer 5 – Kijów. Stolica, która żyje historią i kryje w sobie wiele skarbów. Na początek Złota Brama, zbudowana w XI wieku, służyła jako brama wjazdowa do Starego Miasta. Teraz przeniesiemy się do domu z chimerami, który jest jednym z najpiękniejszych i jednocześnie najdziwniejszych budynków w Kijowie. Zaprojektował go polski architekt, a obecnie jest jedną z rezydencji prezydenckich. Zachwyca swoją urodą i niesamowitymi rzeźbami, postaciami zwierząt i scenami z polowań. Kijów może również pochwalić się stacją metra Arsenalna, która znajduje się najgłębiej pod ziemią na świecie, bo aż 105 metrów. To ciekawostka, którą warto znać. Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest Ławra Peczerska. Kompleks kościelny wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Klasztor jaskiniowy, bo tak nazywają go mieszkańcy, ma wiele tajemnic do odkrycia. Istnieją tu jaskinie, w których pochowane są ważne relikwie i ciała świętych. Zespół składa się z Ławry Dolnej i Ławry Górnej. Na zakończenie Majdan, miejsce, które na pewno kojarzy się Wam z wydarzeniami sprzed kilku lat. Ten plac ma bogatą historię. Obecnie na placu znajduje się kolumna niepodległości ze słowiańskim bóstwem Berechynią na szczycie, fontanna z rzeźbą legendarnych założycieli miasta oraz zrekonstruowana średniowieczna lacka brama. Numer 4 to Jezioro Lemurskie, które miejscowi nazywają ukraińskim Morzem Martwym. To jezioro o niesamowitym różowym kolorze znajduje się na południu kraju i jest wyjątkowe ze względu na swoje właściwości lecznicze oraz zawartość minerałów. To także jedno z najbardziej unikalnych zjawisk przyrodniczych na świecie. Co sprawia, że jezioro jest różowe? To zasługa specjalnych roślin rosnących w słonej wodzie. Ale to nie wszystko. Historia jego powstania jest równie zaskakująca. W latach 70. wojskowy samolot rozbił się w tym miejscu, co spowodowało powstanie otchłani o średnicy około 40 metrów. Po chwili, dziwna różowa woda zaczęła wypełniać to miejsce. Dzisiaj naukowcy z całego świata potwierdzają, że jezioro ma wyjątkowe właściwości lecznicze. Woda jest tutaj nasycona minerałami. Co więcej, stężenie soli w wodzie jest tak wysokie, że nie da się w niej zatopić, a sól utrzyma ciało na powierzchni przez cały czas.
to miejsce na mapie Ukrainy, które trzeba zobaczyć na własne oczy. Numer 3. Czarnobyl. To miejsce, które w większości kojarzy się z katastrofą jądrową, ale dziś, po ponad 30 latach, stało się miejscem turystycznym. Można zwiedzić opuszczone miasto i okolice, aby zobaczyć, jak wyglądają skutki takiego wydarzenia. W mieście stoi pomnik upamiętniający strażaków, którzy wzięli udział w nieudanej akcji gaśniczej reaktora, nazwany tym, którzy uratowali świat. Niedaleko miasta stoi antybalistyczny radar wczesnego ostrzegania, oko Moskwy, który miał wykrywać pociski nuklearne skierowane na Związek Radziecki. Olbrzymie radary zajmują obszar o długości 900 metrów i są wysokie na ponad 100 metrów. W pobliżu znajduje się rudy las, który był silnie dotknięty katastrofą. Duża dawka promieniowania zabiła większość roślin, a pozostała część zmieniła kolor na rdzawy. Wewnątrz przetrwało wiele gatunków zwierząt, które prosperują w tym środowisku. Można tam spotkać dzikie konie, wilki, rysie i niedźwiedzie. Natura poradziła sobie ze skutkami katastrofy jądrowej, a dzikie zwierzęta znalazły tu schronienie. Numer 2. Odessa. Piękne miasto nad Morzem Czarnym. Jedna z jej największych atrakcji to gmach opery. Ciekawostką jest, że ten neobarokowy budynek przetrwał wojnę dzięki odważnemu stróżowi, który uniemożliwił Niemcom wysadzenie go w powietrze. Niedaleko znajduje się pasaż, dawne centrum handlowe z pięknym, ozdobionym rzeźbami podwórkiem. To idealne miejsce na spacer i zakupy, a także część większego kompleksu z hotelem na najwyższych piętrach. Schody potiomkinowskie to spektakularna klatka schodowa, która jest ceremonialnym wejściem do miasta z portu. Mają aż 192 stopnie. Na dole są one znacznie szersze niż na górze, co tworzy fałszywą perspektywę i wydają się jeszcze większe niż są w rzeczywistości. Jeśli lubisz plażowanie tuż obok portu, wzdłuż wybrzeża znajduje się popularna plaża Langeron. To pierwsza z kilku plaż, które ciągną się na kilka kilometrów na południe od miasta. Zazwyczaj w lipcu i sierpniu jest tam dosyć tłoczno. Numer 1. Kamieniec Podolski. Oto kawałek polskiej historii na ziemi ukraińskiej. Patrząc na zamek z oddali można poczuć ciarki na plecach. Znajduje się on na gigantycznej skale otoczonej kanionem rzeki o głębokości 40 metrów. Obecnie pełni funkcję skansenu, w którym odbywają się inscenizacje historyczne, a także koncerty. Połączony jest z miastem imponującym mostem zamkowym, który przez swoją wysokość prezentuje się jak solidna ściana. Kamieniec był nazywany bramą do Polski i miastem niezwyciężonym, ponieważ przez 200 lat nikomu nie udało się go zdobyć, a 40 wcześniejszych tureckich oblężeń zakończyło się niepowodzeniem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w innym filmie dostępnym na naszym kanale, który został poświęcony temu miejscu. Mamy nadzieję, że nasz film był dla Was interesujący i zachęcił Was do odwiedzenia tego pięknego kraju. Nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów o fascynujących miejscach na świecie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.